Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj będzie to Social Media Book Tag, do którego zostałam nominowana przez koleżankę z kanału Multos Libros. Bardzo dziękuję Ci za tą nominację, pozdrawiam serdecznie i przejdźmy już do poszczególnych kategorii. Twitter, Twoja ulubiona krótka książka. I ja tutaj wybrałam książkę Roberta Louisa Stevensona, Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Klasyka horroru opowiadająca o dwoistości ludzkiej natury, o odwiecznej walce dobra ze złem. Na pewno wszyscy wiedzą, kim byli ci dwaj panowie, chociażby z licznych adaptacji filmowych, które powstały na podstawie tej książki, ale myślę, że warto znać pierwowzór, a czyta się to naprawdę błyskawicznie, także polecam. Kolejna kategoria to Facebook, czyli książka, którą czytał każdy i ty również poczułaś presję, aby ją przeczytać. I w moim przypadku jest to tak, Harry Potter. Chyba ciężko o lepszy tytuł w tej kategorii, ponieważ Harry'ego Pottera chyba czytali wszyscy. I ja również w pewnym momencie poczułam presję, aby tą serię przeczytać. No i tak jak pierwszy tom mi się naprawdę podobał, no to już przy tym drugim utknęłam. O, tutaj jestem na stronie 150 i tak jak tutaj utknęłam, tak tkwię do dzisiaj. I w pewnym momencie powiedziałam sobie, odpuść, naprawdę nie ma sensu się zmuszać, nie musisz czytać tego, co wszyscy czytają, nie wszystko musi ci się podobać, to, co podoba się innym, dlatego po prostu bez żalu tą książkę odkładam na półkę i nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek do niej sięgnę, może tak, na pewno, ale na pewno nie w najbliższym czasie. I wystarczy mi adaptacja filmowa, bo jest całkiem niezła. Także chyba na tym swoją przygodę z Harrym Potterem zakończę, właśnie na adaptacji filmowej. No a presja moja na czytanie tej książki, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki Harry'ego Pottera, minęła. Kolejna kategoria to Tumblr, czyli książka, którą przeczytałaś, zanim stała się popularna. I z tą kategorią miałam troszkę problemów, ponieważ aby przeczytać coś, zanim stanie się popularne, trzeba czytać dużo nowości, a ja te nowości czytam, kiedy one już nowościami nie są i są już właśnie popularne. Także tutaj miałam dosyć duży problem, bo zazwyczaj, no tak jak mówię, z nowościami jestem do tyłu. Ale podeszłam do tej kategorii troszkę tak od innej strony i znalazłam jedną taką książkę. I będą to znowu Myszy i ludzie. Mówię znowu, ponieważ już o tej książce mówiłam w moim ostatnim, bardzo bohaterskim tagu. Zostawię Wam link do tego filmiku, jeśli go jeszcze nie widzieliście. Książka została wydana w 1937 roku po raz pierwszy. No i jest oczywiste, że kiedy ja ją czytałam, ta książka była już popularna. Natomiast w pewnym momencie tutaj u nas na BookTubie, za sprawą Marty z kanału Życie między wierszami, o tej książce zrobiło się właśnie tutaj w tej naszej społeczności dosyć głośno. Ludzie zaczęli o niej mówić, ponieważ Marta ją bardzo mocno chwaliła i polecała. No i można powiedzieć, że wtedy ona stała się tutaj na BookTubie popularna. A ja ją przeczytałam właśnie jeszcze zanim ona tutaj w tym naszym BookTubowym środowisku stała się popularna, zrobiło się o niej głośno, dlatego też dopasowałam ją do tej kategorii. Książkę oczywiście jak najbardziej polecam. Warto ją przeczytać, warto poznać dwójkę tych bohaterów. Jest to opowieść o przyjaźni na dobre i na złe, o odpowiedzialności za drugiego człowieka oraz o zetknięciu marzeń z brutalną rzeczywistością. Naprawdę bardzo serdecznie zachęcam Was do przeczytania tej książki. MySpace, książka, która nie pamiętasz, czy Ci się podobała, czy nie. I tutaj też zastanawiałam się dosyć długo nad wyborem tytułu. Przypominałam sobie książki, które kiedyś tam czytałam. I ja zazwyczaj mam tak, że ja pamiętam uczucia czy odczucia, jakie towarzyszyły mi w trakcie czytania książki. Mogę nie pamiętać treści, ale wrażenie ogólne zazwyczaj we mnie gdzieś tam zostaje. Natomiast znalazłam jedną taką książkę, co do której mam poważne wątpliwości i nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy ona mi się podobała, czy ona mi się nie podobała. I jest to książka Jacka Londona, Maleńka Pani Wielkiego Domu. I ja naprawdę nie pamiętam, jakie ta książka na mnie zrobiła wrażenie. Nie umiem odpowiedzieć, czy ona mi się podobała, czy ona mi się nie podobała. Musiałabym jeszcze raz ją przeczytać. Mam tylko takie niejasne wrażenia, że chyba miałam takie dosyć ambiwalentne odczucia w stosunku do tej książki podczas czytania, ale w końcu ostatecznego wrażenia, jakie ta książka na mnie wywarła,
Nie pamiętam, czy jestem na tak, czy jestem na nie. Nie wiem, nie pamiętam po prostu. Musiałabym jeszcze raz ją przeczytać, aby móc to stwierdzić, ale jakoś nie mam na razie na to ochoty specjalnej, także odpuszczę sobie. Kolejna kategoria to Instagram, czyli książka tak ładna, że musiałeś zrobić jej zdjęcie. No ja czasami robię zdjęcia książek i wrzucam na mój Instagram, który niedawno sobie założyłam. Może zbyt często tam się nie udzielam, ale jednak czasami coś tam wrzucę. No a tutaj chyba w tej kategorii chodzi po prostu o to, jakie okładki mi się podobają, więc wybrałam sobie takie dwie książki, które ostatnio, że tak powiem, wpadły mi w oko. I pierwszą okładką to jest Czarna Dalia. O tej książce już ostatnio Wam opowiadałam. Link oczywiście będzie w opisie. I tutaj ta okładka bardzo mi się podoba, ponieważ ona nadaje taki reporterski charakter tej książce, a ta książka właśnie w takim stylu również jest pisana, także świetnie oddaje również treść i styl, w jakim James Ellroy tutaj przedstawia nam tą historię. Ale mam tutaj jeszcze jedną książkę i ta okładka naprawdę bardzo mi się podoba. I to jest Wilk stepowy Hermana Hesse. Naprawdę piękna okładka. No książki jeszcze ciągle nie przeczytałam niestety, ale już niedługo, mam nadzieję, to nadrobię. A okładka jest naprawdę przepiękna. YouTube, czyli książka, której ekranizację chciałabyś zobaczyć. Ja tutaj sobie wybrałam taką serię, która nazywa się Saga o ludziach lodu. Ja ją czytałam, nie wiem, w wieku chyba 14 lat zaczęłam ją czytać. I jest to saga opowiadająca o losach pewnej rodziny, która zmaga się z klątwą, ponieważ ich przodek, który nazywa się Tengelzły, zawarł pakt z diabłem i od tej pory w każdym pokoleniu rodzi się osoba dotknięta tym dziedzictwem zła. Jest to bardzo wciągająca saga o magii, czarach, czarownicach, walce dobra ze złem, z licznymi romansami w tle oczywiście. To oczywiście nie jest nic ambitnego, natomiast ja mam bardzo duży sentyment do tej sagi. W ogóle mam sentyment do książek, które czytałam w dzieciństwie i wczesnej młodości. Także gdyby kiedykolwiek taki serial powstał, ja na pewno chętnie bym go obejrzała. A przynajmniej zerknęłabym, jak to zostało przedstawione. Goodreads, czyli książka, którą polecasz wszystkim. I taką książką bez wątpienia jest Rdza Jakuba Małeckiego. Tą książkę naprawdę polecam każdemu. Ja już o tej książce zresztą robiłam osobny filmik i opowiadałam Wam tam, jak bardzo ta książka mi się spodobała i jak wielkie wrażenie na mnie wywarła. Jakub Małecki w pięknym stylu opowiada o ludziach i o ich małych życiach z historią w tle. Natomiast jest to tylko tło, ponieważ najważniejszy jest tutaj człowiek. Skąd przyszedł i dokąd zmierza. Książka, której się nie zapomina i którą naprawdę z czystym sumieniem mogę polecić każdemu. Snapchat, czyli książka, o której szybko zapomniałam. I tutaj wbrew pozorom nie wybrałam książki, która była tak nijaka, że szybko o niej zapomniałam. Wręcz przeciwnie, wybrałam książkę, która podobała mi się i to nawet bardzo. I jest to całe zdanie nieboszczyka Joanny Chmielewskiej. Ta książka bawiła mnie do łez. Ja o tym wiem, natomiast gdybym Wam ją miała teraz streścić, opowiedzieć, o czym ta książka była, no to miałabym problem, ponieważ ja naprawdę nic nie pamiętam, jeśli chodzi o fabułę tej książki. Ja już tak mam, że po prostu zapominam z biegiem czasu, o czym jest książka. Imion bohaterów to ja już właściwie po tygodniu nigdy nie pamiętam, ale tak jak już mówiłam Wam wcześniej, pamiętam ogólne wrażenie, jakie ta książka na mnie wywarła, czy mi się podobała, czy nie, czy dobrze się na niej bawiłam, czy nie. I tutaj wiem, że ta książka bardzo mi się podobała i wiem, że bawiłam się świetnie. Poza tym, odkąd sięgam pamięcią, to kiedy sobie myślałam o książkach Joanny Chmielewskiej, to tak samoistnie nasuwało mi się właśnie całe zdanie nieboszczyka, także w pozytywny sposób ta książka się zapisała w mojej pamięci. No, natomiast no, nie pamiętam jakichś konkretnych wątków, tego, co tam w tej książce się działo. Muszę sobie ją po prostu przypomnieć. No a teraz, kiedy o niej opowiadam, to tym bardziej mam ochotę jeszcze raz ją przeczytać i po prostu przypomnieć sobie, o co tam tak naprawdę chodziło. No i pośmiać się znowu, bo książki Joanny Chmielewskiej są gwarantem dobrej zabawy. Sam tytuł już jest zabawny.
I to już wszystkie pytania z tego tagu. Ja jeszcze tylko chciałam nominować kanał Książka w podróży. Także jeżeli masz ochotę, to zapraszam Cię do zabawy i do wykonania tego tagu. A ja już dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i do następnego razu. Cześć!